Fabryka czy zakład, który produkuje paszę dla zwierząt i nawozy. No i ja pracuję w tym zakładzie w charakterze naukowca. Jeżdżę tam do pracy i wiesz, w białym fartuchu stoję i tam tworzę jakieś produkty nowe, czy tam paszę, czy te nawozy. No i pewnego dnia podczas jakichś tam doświadczeń, podczas opracowywania nowych produktów, przez przypadek zamiast jakiegoś tam proszę ciebie składnika dodałem, co pamiętam dokładnie, tlenek aluminium przez pomyłkę. No i wypuszczamy ten produkt do testów, no ale żaden z tych testów nie przechodzi. Produkt zostaje odrzucony i wiesz, ja jakby nie wiem dlaczego, nie wiem co się stało. Wiem, że coś poszło źle, ale muszę wiesz, sprawdzić, co poszło nie tak. Nie jest to łatwe, ale w końcu okazuje się, że przez to, że dodałem ten tlenek aluminium, stworzyłem jakiś preparat, który powoduje to, że ludzie stają się piękni. Każdy, kto ten preparat zażyje, staje się natychmiast piękny. Twarz jest symetryczna, optymalnie piękna. Piękne włosy, wszystkie niedoskonałości znikają. Każdy staje się idealny. No i dowiedział się o tym zarząd tej spółki. No i oczywiście wielka sprawa się z tego zrobiła. Co dalej? No oczywiście zarząd spółki stwierdził, że no musimy to teraz wprowadzić do produkcji, musimy to ogłosić, musimy to zareklamować. Wszyscy chcą być piękni i tak dalej. No to
Oczywiście w krótkim czasie stali się ci właściciele multimiliarderami. Korporacja wystrzeliła w kosmos, wiesz, zyski, nie zyski. Cały świat chce ten produkt. No i co się dzieje dalej? Dalej, proszę ciebie, ludzie zaczynają to kupować. Każdy jest piękny. Cały świat oszalał na punkcie tego produktu i już to globalnie jest sprzedawane i wszyscy są piękni, wszyscy są zadowoleni. Podają ten preparat dzieciom, żeby mieć piękne dzieci. Rozumiesz? No i po jakimś krótkim czasie zaczynają się problemy, no bo branża kosmetyczna upada. Część branży farmaceutycznej upada, bo niepotrzebne są pewne preparaty. No ale jakoś tam, wiesz, obchodzimy to naokoło, powstają jakieś tam nowe, rozumiesz, branże, nowe linie produktów zamiast tych kosmetyków upiększających. Ale co dalej? Dalej pojawiają się problemy, bo w miejscach niektórych na Ziemi zaczynają się powoli fale samobójstw, coraz więcej samobójstw, przez to, że okazało się, że przez to, że wszyscy są tacy piękni, wszyscy są znudzeni tym pięknem i pojawiają się depresje, po czym samobójstwa. I w ten oto sposób, wyobraź sobie, ponad 50% populacji na Ziemi popełnia samobójstwo. Tyle ludzi, połowa ludzi się zabiła, bo nie dała rady z tym, że wszystko jest piękne i takie nudne. No i słuchaj, tym oto sposobem wydaje mi się, że uratowałem planetę.